Kłaniamy się Państwu niziutko. Mali bohaterowie, jakże to delikatna i subtelna materia, ale jednocześnie bardzo wzruszający temat. Witamy Państwa serdecznie na kolejnym koncercie przygotowanym przez Wałbrzyskie Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Grażyna Szymborska. Stanisław Szmeruk. Zapytają Państwo, dlaczego dzieci? Ja myślę, że Stanisław to Państwu wyjaśni. Otóż w czasie naszych patriotycznych wędrówek po Lubelszczyźnie, po śladach niezłomnego majora Hieronima Dekutowskiego Zapory, jeden z poznanych bohaterów niezłomnych, pseudonim Staś, powiedział: widziałem wasze koncerty. Były o Ince, o Pileckim, o dzielnych Polkach. Zróbcie koncert o dzieciach. Ja wtedy byłem dzieckiem. Zróbcie koncert o dzieciach. Przypomni mi to lata 10, 12, bo w tym czasie akuratnie musiał tą Gehennę przechodzić. I dlatego, proszę Państwa, dziś koncert o dzieciach, mali bohaterowie. Ale jednym z przesłań naszego koncertu jest ukazanie uniwersalnej, ponadczasowej i fundamentalnej roli rodziny w życiu młodego człowieka. Dziękujemy bardzo serdecznie panu prezydentowi, doktorowi Romanowi Szełemejowi i panu burmistrzowi Szczawna-Zdroju, Markowi Fedorukowi, za objęcie patronatu honorowego nad naszym koncertem. Obu panów witamy bardzo serdecznie. Witamy. Można tylko spuentować jeszcze, że oto właśnie ci panowie są przyjaciółmi dzieci. O tym przekonaliśmy się w przeciągu tych kilku lat, jakie tu Państwu przedstawiamy. Także przyjaciele dzieci, witajcie. Jako że szanowny pan prezydent będzie musiał niestety troszeczkę szybciej nas opuścić i poprosił nas o to, że chciałby parę słów skierować do naszych artystów i do państwa. Prosimy, a resumę zostawimy panu burmistrzowi. Rzeczywiście nie pierwszy raz razem z moim kolegą, panem Markiem Fedorukiem, jesteśmy tutaj w tym pięknym miejscu, w tej szczególnej okoliczności, żeby wspierać swoją obecnością i jak możemy też materialnie wszystkie inicjatywy, które wiążą się z budowaniem patriotyzmu naszych najmłodszych obywateli, dzieci, młodzieży, w obecności naszych najbardziej docenionych i szanowanych obywateli, którzy swoim życiem pokazali, co to znaczy patriotyzm w tamtych czasach, kiedy on nie był patriotyzmem z całym szacunkiem pieśni, utworów poetyckich, ale to był patriotyzm życia lub śmierci, przeżycia lub też poświęcenia swojego własnego życia na łonie ojczyzny. Mamy inny czas, mamy inne okoliczności, oby już nigdy nie było tak, że trzeba było się sprawdzać w takich strasznych okolicznościach. Jesteśmy tutaj jak co roku, tak jak wczoraj również w czasie obchodów żołnierzy, czy święta żołnierzy wyklętych 1 marca. Jesteśmy po to, aby przypominać, po to, aby pielęgnować, po to, aby zostawić różnice, raczej łączyć, pokazywać to, co nas wspólnie może zjednoczyć. Dlatego bardzo dziękuję już teraz za pewnie piękne, jak zawsze, wystąpienia, za czas poświęcony na przygotowanie dzieci, młodzieży do tego występu. Będziemy chłonąć każdą chwilę ich treści po to, żeby przekazywać następnym i samemu też utwierdzać się w tym, co jest dla nas najważniejsze, bo ono jest bezcenne, czyli umiłowanie naszej ojczyzny. Bardzo dziękuję i dziękuję za możliwość zorganizowania tego koncertu. Bardzo dziękuję. Witamy Państwa bardzo serdecznie.
Niestety nie mogli dzisiaj być z nami, zaproszeni ze względu na posiedzenie, bardzo ważne posiedzenie Sejmu, zaproszeni posłowie, posłanki, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej, ale są myślami z nami na pewno, a często na naszych koncertach. Zaprosiliśmy na koncert wojewodę, wicewojewodę dolnośląskiego, kłaniamy się z szacunkiem. Wystosowaliśmy zaproszenie do obu panów marszałków Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Witamy bardzo serdecznie. Z szacunkiem witamy starostę i wicestarostę powiatu wałbrzyskiego. Z atencją witamy czcigodnych duchownych Wałbrzycha i Szczawnozdroju. Cieszę obecność przewodniczących Rady Powiatu miasta Wałbrzycha i Szczawnozdroju z radnymi. Kłaniamy się Państwu z uznaniem i wdzięcznością za Wasze oceny. Ślemy ukłony w stronę prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz ich zastępców i pracowników urzędu. Dziękujemy bardzo za obecność dzisiaj z nami dyrektorom szkół, przedszkola, którego dzieci wystąpią. Kłaniamy się bardzo gorąco i z wielkim szacunkiem i uznaniem nauczycielom. Witamy uczniów, szczególnie tych placówek, których dzieci wystąpią w naszym koncercie, a więc niepublicznego przedszkola numer 2, publicznej szkoły podstawowej numer 2 imienia Orła Białego, szkoły numer 17 imienia Marii Konopnickiej i od początku z nami publicznej szkoły podstawowej numer 28 imienia Jana Pawła II. Jak zawsze są z nami nieodłączni uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju. Witamy bardzo gorąco gości ze Świdnicy, ale dziewczęta brały już udział wielokrotnie w naszym koncercie. To dziewczęta z trzeciego liceum imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy. Witamy ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej z Legnicy i Zespołu Szkół Muzycznych Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu i drugiego liceum imienia Hugona Kołłątaja. I wystąpią uczniowie trzeciego liceum imienia Mikołaja Kopernika. A od kilku lat w naszych koncertach biorą udział przeurocze dziewczęta z liceum Niepokalanek imienia błogosławionej Marceliny Darowskiej. Chylimy czoła dla Waszej pracy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, wszyscy pracownicy. Ja myślę, że gdyby był z nami obecny pan kurator oświaty, byłby dumny i szczęśliwy, że ma na terenie województwa dolnośląskiego tak wspaniałe szkoły, bo współpracujemy już z około 20. Witamy rodziców naszych wykonawców. Witamy dziadków, którzy też są tutaj z nami, bo obecność wasza jest tym młodym ludziom stojącym tutaj na scenie bardzo potrzebna. Witamy przedstawicieli instytucji kulturalno-oświatowych, teatrów, bibliotek, muzeów, domów kultury. Nam powitać prezesów i dyrektorów sztawieńskich firm i wałbrzyskich firm, przedsiębiorstw, spółek, federacji. Szacunek i poważanie dla obecnych z nami dziś służb mundurowych Wrocławia, Kłodzka, Wałbrzycha, Szczawna-Zdroju oraz Chówca Ziemi Wałbrzyskiej. Sympatią i z koleżeńskim pozdrowieniem witamy przyjaciół z organizacji kombatanckich i patriotycznych, a szczególnie licznie przybyłych ze Świdnicy. Z atencją, czcią i szacunkiem witamy naszych weteranów. To nasz obowiązek, by ich Państwu przedstawić. Zdzisław Roczniak. Jan Mleczko. Jan Panek.
Alfred Pszczółkowski. Z najstarszym stopniem wśród weteranów, pułkownikiem Bogdanem Zdrojewskim. Oraz wdowy i rodziny po zmarłych kombatantach, weteranach. Witamy prezesów wszystkich organizacji, stowarzyszeń, szczególnie kombatanckich, patriotycznych, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie. Z życzliwością i sympatią witamy naszych przyjaciół, znajomych, sympatyków, znajomych z Facebooka, nasze rodziny, naszych sąsiadów. Witamy lokalną społeczność Wałbrzycha, Szczawna-Zdroju, okolicznych miast, miasteczek. Nie można nie wspomnieć, bo widzę tutaj wiele nowych twarzy kuracjuszy Szczawna-Zdroju. Mam nadzieję, że wspomnienia tutaj z naszych stron zawiedziecie Państwo te piękne wspomnienia do swoich domów. I wreszcie witamy nasze media, telewizję Dami, telewizję Podgórze, Wałbrzyski Magazyn Kulturalny, DB 30 Minut, Wiesz Co. Pokażcie Państwo ten koncert tak, by wielu Was, z nas, dzięki Wam mogło poznać losy bohaterów dzisiejszego widowiska. Złamaliśmy nieco zasady precedencji, ale nasi artyści już się na pewno niecierpliwią, dlatego może przejdziemy do meritum sprawy. Ale zanim, panie prezesie, to ten koncert nie powstałby, proszę państwa, nie miałby takiego zasięgu, gdyby nie oddanie, otwartość, życzliwość bardzo, bardzo wielu osób. Dziękujemy, panie prezydencie. Dziękujemy bardzo, panie burmistrzu. Dziękujemy wszystkim pracownikom i radnym Rad Miasta Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju. Dziękujemy panu staroście powiatu wałbrzyskiego, panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu i zarządowi. Dziękujemy Funduszowi Regionu Wałbrzyskiego. I wreszcie, proszę państwa, Muzeum AK, które przygotowało dla dzieci bardzo sympatyczne, piękne i myślę, że wartościowe upominki. Wałbrzyskim wodociągom z prezesem panem Markiem Mielniczukiem, Zakładowi Przemysłu Cukierniczego Śnieżka w Świebodzicach z prezes, panią prezes Urszulą Drawik. Oto dar dla dzieci, między innymi tutaj. Dziękujemy panu Mirosławowi Kowalikowi, dyrektorowi tego pięknego obiektu, wraz z pracownikami na czele z panią Dorotą, Marią i Mirkiem. Dziękujemy Teresie i Marianowi Arentom oraz pani Mireli Kowalak. Dziękujemy państwu z całego serca. Zatem proszę państwa, po tych powitaniach witamy wszystkich, wszystkich bez wyjątku. Cieszymy się, że po raz kolejny ta sala jest wypełniona po brzegi. Zapraszamy państwa na niezwykle wzruszające dziś i naprawdę piękne chwile wzruszeń. Dziękujemy. Wędrówkę po świecie dziecięcych przeżyć, trosk, marzeń i małych tęsknot rozpoczniemy od postaci literackiej Janka Muzykanta. Każdy z nas marzy, prawda? Niektórzy, szczególnie dzieci, marzą na przykład o jedynej lalce albo nowej kurtce, żeby nie wstydzić się pójść do szkoły. Niektórzy marzą, by móc w końcu zagrać z kolegami w piłkę, a jeszcze inni, tak jak nasz Janko, marzą o muzyce. Widzi ją wszędzie, słyszy ją,
wszędzie. Słyszy ją wśród szumu drzew, wśród hulającego wiatru. Słyszy ją ze stawu od kumkających żab. O czym dokładnie marzy Janko? O skrzypcach. Tylko tyle i aż tyle. Oj, żebym miał takie skrzypeczki. Oj, żebym miał. Oj, grałbym ci ja na nich mazurki, obelki. Oj, grałbym ci ja grał. Idź, Janku, idź. W kwedensie nie ma nikogo. Idź, Janku, idź. Idź, pójdź, weź. Parafrazując znane hasło, podarujmy dzieciom marzenia, rozwinijmy ich talent lub razem z nim go odkryjmy. Dajmy promyk nadziei, że coś w ich życiu może się zmienić. Przeczytajcie Janka Muzykanta, być może komuś pomożecie. Dziecku sąsiadów, dziecku z przedszkola, które chodzi z twoją pociechą do jednej grupy. A może najzupełniej obcej osobie. Państwo polskie narodziło się na nowo. Etapami walki o wolność były powstania narodowe. Kościuszkowskie, listopadowe, krakowskie, styczniowe. Z realnych losów tysięcy małych powstańców utkano opowieść, która pełni istotną rolę w budowaniu polskiej tożsamości. Jej szczególnym adresatem są dzieci i młodzież. Mamo moja, mamo, tyś mnie wychowała, a teraz mnie moja mamo na wojnęś oddała. A teraz mnie moja mamo na wojnęś oddała. Mamo moja, mamo, przeżegnaj mnie na krzyż, bo już może ostatni raz ty na syna patrzysz. Bo już może ostatni raz ty na syna patrzysz. Żegnam ciebie, mamo, w sercu błogie progi. Już tu może nie postąpią więcej moje.
ja nie będę słyszał. No ty, mamo, będziesz płakać, ja nie będę słyszał. Mamo moja, mamo, do ciebie ja wrócę, bo już może tego roku ja wroga wymucę. Bo już może tego roku ja wroga wymucę. W ten czas będziesz, mamo, szczycić się ze syna, że już wybiła dla niego zwycięstwa godzina. Że już wybiła dla niego zwycięstwa godzina. Gdybym nie powrócił trzeźwy, zdrowy, cały, to tam gdzieś na polu bitwy stanie krzyżyk biały. To tam gdzieś na polu bitwy stanie krzyżyk biały. A pod tym krzyżykiem nie zapominajki, bo ktoś inny jech posieje w imię ojca, matki, bo ktoś inny je posieje w imię ojca, matki. Małym powstańcom biorącym udział w niepodległościowych zrywach, jedna z piękniejszych, pełnych powagi i wzruszenia kompozycji, Polonez, Pożegnanie Ojczyzny. Uczniów we wrześniu w latach 1901-1902 skierowany był przeciw germanizacji szkół, głównie przeciw modlitwie i nauce religii w języku niemieckim. Obejmował również protest rodziców przeciw biciu dzieci przez pruskie władze szkolne. Posłuchajmy wiersza o wrześni Marii Konopnickiej. Tam od Gniezna i odwarty, biją głosy w świat otwarty. Biją głosy, ziemia jęczy, Prusak męczy polskie dzieci. Za ten pacierz własnej mowie, co ją zdali nam ojcowie, co go nas uczyły matki, Prusak męczy polskie dziadki. Wstał na Gnieździe orzeł biały, pióra mu się w blask rozwiały. Gdzieś do Boga ze skargą leci, Prusak męczy polskie dzieci. Zbudziły się prochy piasta, wstał król, berło mu urasta. Skroń w koronie jasnej świeci. Prusak męczy polskie dzieci. Zwołajcie mi moje rady, niechaj śpieszą do gromady. Zwołajcie mi moich kmieci. Prusak męczy polskie dzieci. Wstańcie sioła, wstańcie grody, bijcie z ruszcie z brzegów Gopła wody, bijcie dzwony od Kruszwicy, skroś piastowskiej mej ziemicy. Bijcie dzwony, bijcie serca, niech drży Prusak przeniewierca. Niech po świecie krzyk wasz leci, Prusak polskie dzieci męczy.
Niechaj wiara moja stanie, niech się skrzyknie zawołanie. Wici niechaj lud zanieci, Prusak dzieci polskie męczy. Proszę o powstanie i wspólne odśpiewanie roty. Orlęta lwowskie. Młodzi obrońcy polskiego Lwowa z lat 1918-1920. Głównie w czasie wojny polsko-ukraińskiej, a także polsko-bolszewickiej. Najmłodszy obrońca miał 9 lat. Mamo, idę dzisiaj zameldować się do wojska. Chcę okazać, że mam na tyle sił, by służyć i wytrzymać. Moim obowiązkiem jest iść, gdy mam dość sił, a wojska wciąż brakuje do oswobodzenia Lwowa. Z nauk zrobiłem wszystko, czego trzeba było. Może już nigdy cię nie zobaczę, mamo, ale pamiętaj, że zawsze będę cię kochał. Uśmiechem do mnie mów, na krew, co
Lwów, cel pan. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Pierwszego września 1939 roku zaczęła się najstraszniejsza z wojen. O roli dzieci i młodzieży podczas II wojny światowej napisano i powiedziano wiele. Te dzieci rwały się do walki. One wbrew woli rodziców szły do boju. Zobaczysz, matko, syn.
Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Jakże piękne są te słowa Janusza Korczaka, pedagoga, lekarza, pisarza. Z dziećmi był najbardziej sobą i pozostał z nimi do końca, do śmierci w Treblince, hitlerowskim obozie zagłady. Król leżał na łóżku bardzo blady, a przy królu siedział jeden, ten sam poczciwy doktor, który leczył Maciusia, gdy był niezdrów. Tatusiu, tatusiu, krzyknął Maciuś ze łzami, ja nie chcę, żebyś ty umarł. Król otworzył oczy i smutnie popatrzył na synka. I ja nie chcę umierać. Powiedział król cicho. Nie chcę ciebie, synku, samego na świecie zostawić. Doktor wziął Maciusia na kolana i już więcej nic nie mówili. A ty nas, doktorze, nie zostawisz? Znajdujecie się w dziwnym miejscu, ale nie macie się czego bać. Nigdy nie będziecie same. Z tobą się nie boimy. Mój stary doktor, bo był naprawdę stary i do czytania zwykł zakładać okulary. Zielony przez nie widział świat. Dziecka oddech szerszy, doktora rękę ufnie kładł, w swą dłoń król Maciuś pierwszy. Za oknem dudnił głucho, podkuty strachem krok, a stary doktor Korczak tak mówił, patrząc w mrok. Świat większy jest niż łza, wkrótce świat.
choć ciężko jest nam dziś, należy mieć nadzieję zieloną, tak jak liść. Bezpowrotną na czele sierot swoich szedł, najmłodsze niósł na ręku i słychać było jego szept, że trzeba iść bez lęku. Na jego ręku dziecko zbudziło się ze snu, więc stary doktor Korczak tłumaczył cicho mu. Weźcie się za ręce. Ustawcie się w pary, bo będą się gniewali panowie żandarmi. Rywkę weźcie do środka, żeby nie płakała. Opiekujcie się Rywką, ona jeszcze mała. Ona dopiero wczoraj 7 lat skończyła. Rywka by się jeszcze lalką bawiła. Rywka pójdzie na spacer na zielonej łące. Kiedy będzie słońce, będzie kwiatki zrywała na zielonej łące. Ale przedtem będziemy wszyscy wykąpani. Wykąpani? Tak trzeba i tak każą panowie fachmani. A potem wszystko będzie lepsze i ciekawsze. A ja zostanę tu z wami na zawsze. Tak mówił stary doktor i z odkrytą głową wstąpił ze swymi dziećmi w komorę gazową. Niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, że jak na deszczu za cały ten świat nie znaczy nic, a nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil. Własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć bez znieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia myśli złych. Jak na deszcz
Może być najlepszą z twoich chwil, najlepszą z twoich granaty dwa i zdjęcie chłopaka w kieszeni, pamiątka letniego dnia. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience, Warszawa się broni, walka trwa o wolność, o honor, o kraj. Do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój, wnet wolna będzie Warszawa, do broni, bo wolność na bój. Powstańcy na Starówce, tam poczta broni się, list pisze sanitariuszka, walczymy, kocham cię. I tylko czasem dłonie słowa jakiegoś trzem, on z batalionu Zośka, a ona kto to wie. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience, Warszawa się broni, walka trwa o wolność, o honor, o kraj. Do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój, wnet wolna będzie Warszawa, do broni, bo wolność na bój. Za rogu seria z KM-u, ciszę przerywa tata, niewolę rozrywa granat i z błyskawicy strzał. Warszawa jeszcze się broni, weź miła dwie Filipinki, zawleczka jest tutaj, zobacz, podobna do twojej szminki. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience, Warszawa się broni, walka trwa o wolność, o honor, o kraj. Do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój, wnet wolna będzie Warszawa, do broni, po wolność na bój. I kochali, najzwyczajniej kochali, wierzyli, że będą żyć i że żyć będzie ich miasto, Warszawa. Thank you.
Był kiedyś inny świat, który znałaś ty, który znałem ja. Odmierzałem czas w rytm twoich kroków. Razem biegliśmy za ogniem, którym bezlitośnie zmienić miał. Miasto w popiół, był kiedyś inny świat, miłość bez słów. Chcę ufać znów, że rozumiesz bez wszelkich słów, że twoje usta dotkną jeszcze raz moich ust. Zamykam oczy, czuję jak w twoich oczach tonie moja twarz. Przysięgasz miłość aż po śmierć. Słyszę wspólne bicie naszych serc i chociaż walczysz z całych sił o coś więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień i uczysz mnie zabrać mnie i powiesz mi: wciąż kocham cię. Wciąż kocham cię. Zamykam oczy, czuję jak w twoich oczach tonie moja twarz. Przysięgasz miłość aż po śmierć. Słyszę wspólne bicie naszych serc i chociaż walczysz cały i o coś więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień i wrócisz, by stąd zabrać mnie i powiesz mi: wciąż kocham cię. Powróci tamten letni czas, zabierz mnie, odżyje blask sierpniowych barw. Zabierz mnie, będziemy razem dalej iść. Zabierz mnie, by miasto nie przestało żyć. O czym marzyłeś, druhu młody, dypcząc stopami granie tatr? Jakie marzenia i przygody wyśpiewał ci tatrzyński wiatr? Jak piłeś radość kroplą rosy, jak ogarniałeś sercem świat? Jak na przyszłe swoje losy rzuciłeś czynu trwały ślad? Gdzie jesteście? Rudy Alku Zośko, gdzie jesteście? Gdzie twe dzieci Polsko? Gdzie jesteście? Rudy Alku Zośko, gdzie jesteście? Gdzie twe dzieci Polsko? O czym marzyłeś, druhu młody, gdy z nagła pękł twój marzeń świat? Jakie tęsknoty chwili trwogi rozwiał okrutnych dziejów wiatr? Jak wytapiałeś toni wojny, jak uciekałeś do swych snów, i jak stało się, że tak spokojny odszedłeś, aby wrócić znów? Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Rudy Alku Zośko, Alku Zośko. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Gdzie twe dzieci Polsko? Gdzie jesteście, Rudy Alku Zośko? Gdzie jesteście? Gdzie twe dzieci Polsko? O czym marzyłeś, druhu młody, depcząc stopami granie tatr? Jakie marzenia i przygody wyśpiewał ci tatrzański wiatr? Jak piłeś radość kroplą rosy, jak ogarniałeś sercem świat, jak na przyszłe swoje losy rzuciłeś czynu trwały ślad. Gdzie jesteście? Rudy Alku Zośko, Alku Zośko. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście?
gdzie jesteście? Rudy Alku Zośko, gdzie jesteście? Zawsze z tobą, Polsko. Jaskółki, którym podcięto skrzydła w locie, pod chmurą owianą na bezszelestną mękę. Jaskółka, czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru, nagła smutku kotwica, z niewidzialnego jachtu katedra ją złowiła, w sklepie sieć wysoką, jak śmierć kamienna bryła, jak wyrok na prostokąt. Jaskółka, błyskawica w kościele umarły, tnie jak czarne nożyce, lęk, który ją ogarnia. Jaskółka, siostra burzy, żałoba fruwa ją. Yes.
miasta nie zaznanie na przeklinanie piękna, na gniazda nie zaznanie na przeklinanie piękna. Damian dedykuje obecnym z nami weteranom. Oni wówczas byli dziećmi, młodzieńcami. Kiedyś, gdy z tej wojny wrócę, za jakieś kilkadziesiąt lat, plecak złożę, buty zrzucę i wyciągnę nogi rad. Pamiętaj o tym, wnuku, że dziadzio był w Tobruku i myślał sobie, oj niedobrze, oj niedobrze, oj niedobrze, coś za dużo huku. Jaśniało morze w blasku, trzeszczało niebo w trzasku, a dziadzio myślał, co tu tyle, co tu tyle, co tu tyle nasypali piasku. Pamiętaj o tym, wnuku, że dziadzio był w Tobruku i myślał sobie różne rzeczy, różne rzeczy, różne rzeczy raczej nie do druku. Zapomniał, co to dziwa, wytrzymał rok bez piwa, bo mu mówili co sobotę, że we wtorek będzie ofensywa. Dziadki się pytają kołem, skąd się dziadziu wziąłeś tam? Po co się w Tobruku wziąłem? Prawdę mówiąc, nie wiem sam. Pamiętaj o tym, wnuku, że dziadzio był w Tobruku i myślał sobie, oj niedobrze, oj niedobrze, oj niedobrze, coś za dużo huku. Pamiętaj o tym, wnuku, że dziadzio był w Tobruku. Co o tym myśli, to się dzisiaj śmieje do rozpuku. A jak wyglądał los córek i synów żołnierzy wyklętych, ofiar czerwonego terroru? Mówiono o nich wilczęta, przeklęte dzieci wyklętych. Łukasz Ciepliński, pseudonim Pług. Józef Franczak, pseudonim Laluś. Trwającą do dziś traumą jest dla nich poszukiwanie utajnionych miejsc pochówku ich ojców. Andrzej Pilecki i Zofia Pilecka-Optułowicz wciąż czekają i wciąż wierzą, że odnajdą ojca. Czy będę wśród żywych, kiedy otrzymasz ten ostatni list? Bo nim zamykam dziś życie moje. Tak krótko, córeczko, byłaś w nim. Nie znam godziny śmierci mojej. Nie wiem, czy list dotrze do ciebie. Córeczko, ręka tak bardzo mi drży, a do oczu same cisną się łzy. Pamiętam, kiedym żegnał was z bólem. Nie zapomnę słów na pożegnanie. I słyszę
serduszka twojego bicie, gdym cię do piersi tulił, kochanie. Proszę, nie płacz. Córko, nie szlochaj. Tatuś bardzo wszystkich was kocha. Przytul główkę do serca mamusi. Ona was sama wychować musi. Zosiu, już późno. Pora na spanie. Słyszę zgrzyt krat i kołatanie. Jest późna godzina. Daleko do rana. Śpi spokojnie, córeczko kochana. Choć żałość i ból serce rozdziera, to się nie boję. Za Polskę umieram. A ty powtarzaj do swojego brata. Jesteś Andrzej Pilecki. Witold to nasz tata. Do których zapukać mam drzwi? Jak dotrzeć do twojego domu? Drogą przetartą przez łzy? A jeśli już stanę u twoich drzwi, czy poznam, tatusiu, że to jesteś ty? W mundurze z szalem babcinym na szyi i medalikiem srebrnym z wizerunkiem Maryi. Będę miała w dłoni list od ciebie, drżącą ręką w celi napisany, bo jeśliś ty już dawno w niebie, to ja wciąż tęsknię, tatusiu kochany. Pamiętam, kiedy żegnałeś nas czule. Pamiętam łzy babci i westchnienie mamy i słowa dziadka znękanego bólem. Wracaj tu, synku, wracaj, czekamy. Bo ty z honorem rozkaz wykonałeś. Polski nie zdradziłeś, nie sprzedałeś, a ja, ojcze, do końca moich dni będę cię szukać i bronić twej czci. Skreślam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewam sny.
piękną panną młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. W takiej jak ta chwili chce się żyć. Wszystko jest nieważne, byle być. Lecz wyboru nie dał dobry Bóg. Stoję dziś u kresu moich dróg. Każą nam wysiadać, to już tu. Ten brzozowy lasek to mój grób. Jeszcze tylko westchnę jeden raz. Jeszcze myśl ostatnia. Kocham was. Jeszcze myśl ostatnia. Kocham was. Setki tysięcy dzieci walczy dziś w różnych konfliktach zbrojnych na całym świecie. Czy tak być powinno? Czy muszą padać ofiarą rozgrywek dorosłych, politykierów? Przyłączmy się do międzynarodowych akcji przeciw udziałowi dzieci we wszelkich działaniach wojennych. Dziecko powinno się bawić, uczyć, radować, a nie biegać z bronią. Thank you.
dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie, 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 przyszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie. I dzieci emigracji, czy wrócą kiedyś do ojczyzny? Kocham cię, Polsko, kocham. Za biało-czerwoną, za tych, co dla ciebie w słowa hymnu ubraną z honorem umierali. Przez wieki wytęsknioną i za każdy skrawek ziemi z orłem, co skrzydłami swą krew przelewali. Obejmuję cię z troską, za mogiły gdzieś. Kocham cię, Polsko. W lasach rozsiane kocham oczy matek i żon. Za słowa pacierza, z tęsknoty wypłakane. Ze wszystkich słów najprostsze. Za powstania zwycięskie, za oberki, mazurki i krwawo stłumione Kraków i Mazowsze. Za rany Jezusa, za złote łany zbóż, cierniową koronę. Makami haftowane za twoją Golgotę, wzorzyste jak spódnice. I drogę krzyżową, kraśnych łowiczanek, żeś się Polsko, ojczyzno, odrodziła na nowo. Przy wiejskiej drożyźnie. I za to, że tak, tam, bociana na wierzbie, sielsko, anielsko i swojsko. I świerszcza w kominie, czekaj na mnie, ja wrócę, Polsko. Za jaskółkę, co chwyta lekkie pióro w locie i malwy czerwone oparte na płocie, kocham za strofy wierszów u twych stóp złożone. Za Boże coś Polskę i pod twą obronę. Za wszystko, co duszę do głębi przenika, opery Moniuszki i walce Fryderyka. Za ojca ręce ciężkie spracowane i serce matki troskliwe, kochane. A oto kolejny wiersz Grażyny Szymborskiej, która napisała go ponad 20 lat temu. Jest ponadczasowy, bo czy umiemy rozmawiać z naszymi dziećmi? Czy umiemy je słuchać? Dostałem dziś dwóję. Tak podlę się czuję. Czy ty mnie słyszysz? Mam podbite oko. Unikasz mego wzroku. Czy ty to widzisz? Chcę mówić do ciebie. A mówić nie umiem. Czy ty to rozumiesz? Dziś się zakochałem. Czemu mnie nie słuchasz? Czy ty jesteś głucha? Wiem, liczysz pieniądze. Czy starczy do pierwszego? I milczysz, mamo. Milczysz. Dlaczego? I patrzysz w okno i szlochasz. Czy ty mnie, mamo, kochasz? Choć czasem jest mi smutno, źle. I stękam, szlocham. To pamiętaj, synku. Ja bardzo ciebie kocham. Thank you.
którzy nikt nie zna tu. Mamo, nie myśl, że się skarżę, żal mi tylko marzeń. Dziecięcych dni, moich dni. Widzę znów nasz dom, ciebie, mamo, w nim. Wspominam stary klon. Dawnych lat. Wszystkie dzieci całego świata będą radosne i szczęśliwe, jak ci najmłodsi uczestnicy naszego koncertu. A teraz wystąpią dzieci przedszkolanie publicznego numer 2 w Wałbrzychu. Sé que no
Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Thank you.
Proszę Państwa, i czy nie o to chodzi, by właśnie z taką radością dzieci po prostu były wśród nas, cieszyły się, radowały, a my z nimi. Dlaczego? No dlatego, że wszystkie dzieci nasze są, tak jak zaśpiewano. To były dla Was te brawa, to były dla Was, prosimy Państwa o zajęcie miejsc, bo warto, żeby Państwo teraz poznali dzieci bliżej. Kochani moi, dla Was te brawa, dla Was te owacje, dla Was te uśmiechy, ale też i te łzy smutku, bo przecież ci nasi kochani weterani mieli tyle lat co Wy, może troszeczkę starsi, doświadczyli tak strasznej tragedii. Dlatego cieszcie się w kraju wolnym, szczęśliwym, radosnym. A teraz pozwolą Państwo, że podziękujemy dzieciom, podziękujemy ich nauczycielom, opiekunom. To jest wielka, ogromna, proszę Państwa, praca i ich, i nauczycieli. Proszę, już tutaj zmierzają do nas pani Bogusia i Danusia, które pomogą mi. Natomiast pozwolą Państwo, że poprosimy opiekunkę tych naszych najmłodszych kochanych. One już za parę miesięcy opuszczą progi przedszkola. Przedszkola, niepublicznego przedszkola numer 2. Już niedługo pójdą do szkoły, ale na pewno będą jeszcze, będziecie na naszej scenie, na naszych koncertach śpiewać i tańczyć. No proszę, mamy już zapewnienie. I proszę Państwa, przedstawiamy najpierw tych najmłodszych. Tu nikt nie może być anonimowy. Emilka Woźniak. Emilko, pokaż się i ukłoń. Szymonek Szkoda. Gdzie jesteś, Szymonku? Jest Szymonek. Ola Jerzyk. Jeszcze nie. Ola Jerzyk. Jakub Mulawa. Agatka Mogiłka. Popatrzcie, jak się pięknie kłaniają. Co jedno to piękniej, no jak nie kochać takich dzieci. Pawełek Otto, proszę. Kingusia Kalisz. Kingusiu, gdzie jesteś? Jest Kingunia. I Staś Chrostek. Stasieńku, proszę. I Joasia Jerzyk, i Wojtuś Rabiega, i Tosia Grelewicz, i Miłoszek Kowalak. A proszę Państwa, Miłoszek się tak pięknie kłania, bo on właśnie dzisiaj, 2 marca, kończy 7 lat. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. To proszę Państwa był najmłodszy jubilat, ale jest jubilat wśród nas, który kilka dni temu skończył lat. Co powiemy, Panie Janie, ile? 85, a więc 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Bardzo prosimy panią Edytę Szudzińską, która tak pięknie, to jest ukochana ich pani Edytka, która tak pięknie ich przygotowała. Pani Edytko, tam proszę do pana Stanisława. I jest różyczka i jest upominek, pakiet od Muzeum AK dla dzieci. Dziękujemy bardzo serdecznie pani Iwonie Bryl-Pasek ze szkoły numer 2 imienia Orła Białego. Pani Iwona przygotowała Klarę Tabakę, naszego Janka. Pokaż się, Klarusiu, gdzie jesteś. I
Karola Juszczyka, który tak pięknie jest nasz Karol, i Maćka Janiszewskiego i Wojtka Sokołowskiego. Po raz pierwszy w naszym koncercie wystąpiła dziewczynka ze szkoły numer 17 imienia Marii Konopnickiej. Tak pięknie i wzruszająco powiedziała Kaja ten wiersz. Kaja Frąckowiak, a panią Anię Piechowak prosimy o zejście do pana Stanisława. Dziękujemy bardzo, pani Aniu. I dziękuję za tę pomoc tam za kulisami. Pani Renata Małycha-Duda oraz pani Anna Golczak przygotowały dzieci ze szkoły numer 28. Kaję Adamską, pokaż się, Kajusiu. I Julkę Dargiel, i Zuzię Dykiert, i Amelkę Joachimską, Agniesię Jóźwiakowską, Oksankę Skórę, Anię Urbańską, Nikolkę Żak i Igora Ocharskiego. Czy już była pani? Pani, jest pani Renia. Proszę bardzo do pana prezesa. I jeszcze, proszę państwa, ze szkoły 28 wystąpiła Jagódka Łysoń i Miłoszek Łukaszewicz. Po raz pierwszy wystąpili na naszym koncercie, jak mieli po 6 lat, tak jak te dzieciaczki. To już jest ich piąty chyba występ. Gdzie jesteście? Jest tutaj, są, jest Miłosz i... Prosimy do podziękowań i odebranie pakietu dla dzieci ze swojej szkoły panią Katarzynę Francuziak, opiekunkę chóru Fantazja, Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju. A zaśpiewały Badura Eliska, Kołodziejczyk, Wiktoria Magdziarczyk, Anielka, Prusik Gabrysia, Badura Klaudia, Ganczarek Ala, Hesok Julia, Hesok Zuzia, Pisarska Hania, Jennings Amelka, Magdziarczyk Lena, Markowiec Ania, Nowacka Julka, Wiśniewska Ania, Wróbel Hania, Baran Kalina, Ciastoń Małgosia, Faltyn Jagódka, Julka Kosmala, Magda Murdzyk, Oliwia Głownia, Maria Zaborowska i Zuzia Górska. Proszę państwa, z reguły chóry są takie bardzo anonimowe. I myśmy dzisiaj postanowili, machają, zobaczcie, jak pięknie tam machają. Dziękujemy bardzo za opiekę merytoryczną i muzyczną nad Karolem Brzozą, który tak pięknie zagrał nam na skrzypcach, panią Beatę Fiołek, która wypełniła też część naszego koncertu. Pani Beato, tutaj prezes ma przyjemność wręczyć różyczkę i pakiecik dla Karola. Do dzisiejszego występu dziewczęta z Liceum Sióstr Niepokalanek przygotowała siostra dyrektor Dorota Milewska. Bardzo prosimy siostrę, a wystąpiły Ola Bisaga, po raz chyba trzeci laureatka naszego konkursu o żołnierzach wyklętych, Emilka Nowak i Kamilka Różyńska. Zespół szkół muzycznych reprezentuje Kuba Kopytko. Pięknie nam zagrał i zaśpiewał Miasto 44. Kuba, bardzo proszę, pokaż się i przejdź tam do pana Stanisława po piękny upominek z Muzeum AK. Drugie Liceum Ogólnokształcące imienia Hugona Kołłątaja. Zawsze na naszych koncertach bywa pan dyrektor, a dziś dziękujemy, że oto możemy wymienić tę szkołę i Nicole Busch, która, proszę państwa, zachwyciła swoim śpiewem. Nicola odbiera pakiet
podarunkowy w imieniu dwóch mężczyzn, bardzo przystojnych chłopaków, którzy koło niej stoją. Oni są z trzeciego liceum imienia, powiedzcie mi, Mikołaja Kopernika, jeśli dobrze pamiętam. Więc na pewno Nikolka dobrze się czuje w tych towarzystwie tych przystojnych panów. Dziękujemy bardzo. Damian Bylicki. I wzruszający, proszę Państwa, ja naprawdę powiem tak. Jakub mówił mój wiersz poświęcony Pileckiemu. Nikt nigdy nie zinterpretował mojego wiersza tak, jak zrobił to Jakub. Ja z ogromną radością przytuliłam go jak syna do siebie. Dziękuję Ci, Jakub. Gościnnie wystąpili na naszym koncercie po raz trzeci albo czwarty pani Beata Fiołek, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Grażyny Bacewicz we Wrocławiu. Julia Kirklewska, to jest, proszę Państwa, już studentka studium musicalowego w Teatrze Kapitol we Wrocławiu. Julka zaczęła występy u nas, kiedy była gimnazjalistką. I tutaj, proszę Państwa, nie uwierzą Państwo, w historii naszych koncertów zdarzyło się to po raz pierwszy. Dziś ze swoimi dziećmi wystąpili rodzice. Ich rodzice. Zatem przesłanie koncertu spełnione, a przy tym jaki piękny przykład, że oto rodzic jest koło swojego dziecka, że przy tym dziecku jest jego nauczyciel, że tutaj na sali byli też księża, ich katecheci. Jakie to piękne, bo takie będą młodzieży, jakie ich Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. I możemy być dumni, takie będą te dzieci. Pani Małgosia Juszczyk, mama Karola, tak pięknie też powiedziała ten mój wiersz. Pani Małgosiu, tutaj pan prezes chciał panią uhonorować. I pani Alicja Tabaka ze swoim Jankiem muzykantem. I to jest piękne, proszę Państwa, że nasze koncerty integrują rodzinę, bo te piękne skrzypeczki z Gonta strugał tato i dziadek. A więc można, nawet trzeba. I jest, proszę Państwa, jeszcze pan. Przeżywał bardziej niż jego syn, a jeszcze bardziej przeżywała na widowni mama i żona. Pan Mariusz Latkowski. Dziękujemy bardzo, panie Mariuszu. Jest pan Mariusz. Dziękujemy. Dziękujemy Justynie Misterce i Markowi Jakubczakowi. Dziękujemy wam wszystkim, dziękujemy widzom, dziękujemy naszej wiernej, kochanej, oddanej publiczności. Można by mnożyć podziękowania, ale wzruszenie w tym momencie naprawdę odbiera głos. Dziękujemy Państwu i kłaniamy się bardzo, bardzo serdecznie. I szybciutko, szybciutko. Szanowni Państwo, ja na ręce pani Grażyny Szymborskiej składam serdeczne podziękowania za tą przepiękną lekcję patriotyzmu,
Myślę, że wszyscy tą lekcję odrobiliśmy doskonale. Dziwny jest ten świat, jak słowa piosenki powiedziały, ale dzisiaj byliśmy świadkami koncertu poświęconego małym, ale wielkim bohaterom. Myślę, że to takie przekonywujące i bardzo wzruszające dzisiaj te sceny. Każda scena, każdy utwór był bardzo symboliczny, bardzo ważny. Pani Grażyno, ale myślę, że należałoby nie o lekcję kolejną odrobić i poświęcić kolejny koncert tym największym bohaterkom, tym bezimiennym wielu osobom, które poświęcały się, aby ci byli i mali, i dorośli bohaterowie. Proszę, przygotujcie Państwo koncert poświęcony matkom i żonom. Myślę, że to będzie kolejna piękna lekcja patriotyzmu. Dziękujemy bardzo, panie burmistrzu, za sugestie, za podpowiedź. Dziękujemy serdecznie za piękne, ciepłe słowa, za ogromną sympatię, jaką czujemy my i nasze zrzeszenie, i te dzieci właśnie ze strony pana burmistrza. Jest to sugestia. W ubiegłym roku były dzielne Polki. Będą mamy, będą na pewno mamy. Pomyślimy o tym, panie burmistrzu, bo przecież przed nami jeszcze wiele koncertów i póki ze Stanisławem będziemy mieli siłę wyjść na tę scenę, to będziemy wychodzić i będziemy przygotowywać te koncerty, bo nie szkoda sił, nie szkoda nieprzespanych nocy, nie szkoda zmęczenia, nie szkoda dla nich, nie szkoda niczego. Dziękujemy i zapraszamy Państwa na następny koncert. A naszych pana burmistrza i naszych drogich weteranów prosimy do wspólnego zdjęcia. Dzieci na pewno będą uszczęśliwione, a później będzie spotkanie, poczęstunek i rozmowy z naszymi drogimi weteranami. Bardzo prosimy, panie burmistrzu, bardzo prosimy, panie Zdzisławie, panie Janie, panie pułkowniku, panie Alfredzie, panie Janie, tutaj, więc stwierdzili, pan burmistrz dobrze zadziałał, że ustawią się na dole. Bardzo prosimy, gdzieś widziałam majora Jacka Barana. Nie widzę, pan pułkownik Tomaszewski. Bardzo prosimy do zdjęcia. Panie Arturze. Ja bym chciał kręcić tu jednej z dziewczynek, najweselszych dziewczynek, swoją różyczkę. Dobrze. Słuchajcie, pan Alfred sobie upatrzył tutaj dziewczynę, której chce różyczkę wręczyć. I na pewno zaraz wskażę. Jest pan... I teraz chwila dla fotoreporterów. Dziękujemy też rodzicom, naszym drogim rodzicom. I proszę państwa, jeszcze jedno faux pas z mojej strony. Przepraszam, Michałku. Michał, chodź tu, kochany. Chodź, no ty. Przecież ja w tym ferworze zapomniałam, że ze szkoły numer... Miejska Szkoła, wystąpił nam ten mały powstaniec, Michał Latkowski, a więc podwójne brawa. Zuzia Suchodolska też z chóru nie miała jej na liście. Także przepraszamy, ale proszę Państwa, z tych emocji można gdzieś tam czasami popełnić błąd. Dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia. Za rok się spotykamy, a może szybciej. Zobaczmy.